Witam wszystkich serdecznie. Zawsze z przyjemnością tutaj wracam, bo myślę, że jest tu taki swojski klimat i fajna atmosfera piłkarskiego święta. Tworzą go kibice i myślę, że Jagiellonia jako drużyna też ostatnio dobrze się prezentuje i z tej okazji mogę pogratulować ostatniego sezonu, bo nie było okazji, ale naprawdę świetne wyniki. Dwa wicemistrzostwa Polski, także co do dzisiejszego meczu, jestem zadowolony z realizacji taktyki przez mój zespół i na pewno myślę, że zblokowaliśmy Jagiellonię i można powiedzieć, że pomimo takiej optycznej może utrzymywania się przy piłce no i stwarzała sytuacji groźnych i na tym nam zależało, byliśmy konsekwentni. Ja wiem, że może to nie było aż tak ładne momentami dla kibica, ale taką przyjęliśmy strategię i wyprowadzaliśmy szybkie kontry i tak to wyglądało. To był nasz sposób i na dzisiejszy mecz. Były momenty, gdzie podchodziliśmy wysoko, także taką różnorodność chcieli stosować. To jest pierwszy mecz, o niczym jeszcze nie przesądza i myślę, że Jagiellonia będzie groźna i będzie grała o najwyższe cele. My po takiej trochę transformacji cieszę się z tego, że widać było drużynę, widać było zalążek i myślę, że momentami pokazaliśmy, że nie tylko wybijamy piłki, ale potrafimy się utrzymać przy piłce, przenieść ciężar gry i ta gra nie najgorzej wygląda. Także myślę, że z optymizmem patrzę do przodu, mimo że to jest początek, ale widziałem, jak zawodnicy pracują i dzisiaj ta praca, konsekwencja, to wybieganie, to czego nam brakowało w ostatnim sezonie zostało pokazane, powiedzmy, w jednym meczu. Ja wiem, że to jest jeden mecz, ale cieszymy się ogromnie z trzech punktów. Co do końcówki meczu i tych wydarzeń, bo pewnie takie będą. No nie chciałbym komentować, na pewno jako trener czy jako klub potępiam takie zachowania, zdecydowanie niepotrzebne takie emocje na koniec. Końcówka meczu, Jagiellonia, wiadomo, że ma w swoich szeregach 6-7 zawodników powyżej 1,90 m i te wrzutki w pole karne siały wiele popłochu i gdzieś tam się to, mówiąc tak kolokwialnie, kotłowało, także że to nieważne, czy drużyna grałaby w 9 czy w 10, te dośrodkowania na tych rosłych zawodników gdzieś tam zawsze były niewiadomo, czy stałe fragmenty gry, ale udało nam się wybronić stałe fragmenty gry z Jagiellonią, to nie jest taka prosta sprawa, także gratuluję mojej drużynie konsekwencji, stworzenia drużyny, takiego kolektywu i przede wszystkim trzech punktów. My naprawdę spokojnie patrzymy w przyszłość i wiemy, że wierzymy w pracę. Ja wierzę w pracę i myślę, że będziemy chcieli trzymać taką konsekwencję i dokładać do tego jeszcze lepszą grę i umiejętności w przyszłych meczach. Dziękuję.